wiadomo. Pojechał i zawrócił. No to są te, ja mówiłem, że to ten, on musiał zawrócić. On musiał, no to tak, no spływ Dunajcem, to my jedziemy. My tam jedziemy. My tam jedziemy. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Cześć. Zgoda, tylko wolno robić zdjęcia, nie wolno kamerować, wie pan o tym. Filmować nie kamerować. No. Mówimy po polsku. Tak, tak. Wie pana, ja robię. Ale filmować mogę drogą, no co? Nie może pan. Drogi? Pani. Nie może pan, jeśli coś się dzieje. Prawo prasowe ma. Proszę pana, zaraz skontaktuję się z prawnikiem. Z jakim prawnikiem? Z synem. No. Panie, niech pan się kontaktuje z synem, a ja jestem dziennikarzem, mam legitymację prasową i wiem, co ja mówię. Tak, ale niech może pan robić zdjęcia, nie może pan nagrywać. Proszę pana, po co ja tu przyjechałem? Żeby to nagrać. Jeszcze to uzgodnione jest z panią kierowniczą. Tak, nie jest uzgodnione, to robienie zdjęć, was słyszałem. Nie, no to nie film, ja powiedziałem, że reportaż będę robił, także niech pan takich rzeczy nie opowiada. No nie, to zaraz szefową mówiłem, no. Chcę ją się przekonywać, dlaczego? Oj kurde. Ale kamerowa. Proszę stąd stać. Co? Przecież tu nie może pan siedzieć. A gdzie ma usiąść? No miejsce swoje. Ale ja nie wiem, jakie ma miejsce. Chyba. Panie, robić pan problem, nie wiadomo czy. No nie robię problemu. Robić pan problem. Ale my nie chcemy być nagrywani. No ja was nie nagrywam. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński. Jesteśmy na wycieczce na Dunajec. Będziemy spływka robić. Dziękuję bardzo.